Witam Państwa po nawet bardzo długiej przerwie. Dzisiaj na tapecie Sansui AU Alpha 907MR, wzmacniacz, który Państwo już dobrze znacie, ale jak wrócić po przerwie, to wrócić i zrobić coś, co się lubi, że tak powiem. Moja nieobecność to tylko nieobecność od filmów. Serwis cały czas pracował, ale ze względu na bardzo ograniczony czas, no niestety każde, że tak powiem, 10 minut było na wagę złota i robienie przerywników, nakręcenie tych filmów, czasami trzeba coś powiedzieć po kilka razy, bo się człowiek pomyli, składanie tego później do kupy, no niestety to wszystko zajmuje czas. Tak więc przez jakiś czas tych filmów nie było. Tak jak wspomniałem, Alpha 907MR na kompletny serwis. Tak więc standardowo zaczniemy od rozebrania urządzenia. Sprawdzimy, jak działa, jak się zachowuje, co wymaga zrobienia. Aczkolwiek i tak wszystko będzie do rozebrania, wyczyszczenia. I prawdopodobnie zaczniemy od serwisu bloków końcówek mocy. Urządzenie mamy już rozkręcone i uruchomione. Całkiem to nie najgorzej pracuje, bym powiedział. Jak zwykle największa bolączka selektory obrotowe, delikatne isostaty, potencjometry, barwy i balansu całkiem nieźle się spisują. Dobra, spód mamy zdemontowany, tranzystory wyglądają na oryginalne, aczkolwiek prawdopodobnie były tutaj poprawiane luty, rezystory emiterowe, wszystkie zgodne w serii. Tak więc zaczynam demontaż na pierwszy ogień. Lewy blok końcówki mocy, tak aby uzyskać jeszcze przy okazji dostęp do przekaźnika wyjść głośnikowych, który w tym przypadku będzie wymieniony, bo tak sobie zażyczył właściciel. Blok końcówki mocy w trakcie demontażu. Tranzystorki wszystkie oryginalne, sparowane, wszystkie PNP seria 67, wszystkie NPN seria 68, tak więc wszystko jest tak, jak ma być. Płytka zdemontowana z bloku radiatora, radiator do wyczyszczenia, do naniesienia nowa pasta termoprzewodząca, do usunięcia kondensatory i usunięcie pod nimi kleju, do sprawdzenia pojemności, jakieś zimne luty, jeśli się trafią, ale zazwyczaj ich tutaj w Sansui nie ma, i blok do złożenia. Drugi blok końcówki mocy po przeglądzie, przekaźnik wymieniony, zabieram się za demontaż frontowego panelu i czyszczenie przełączników. Przełączniki w trakcie rozbierania, tym Państwa oczywiście już nie będę zanudzał. Jeden przełącznik już gotowy do wyczyszczenia, szyblaszki stykowe i można montować. Kolejny przełącznik w trakcie demontażu. Jest jakoś mocno zabrudzony, no ale takie już zabrudzenie objawia się niestety głośnymi trzaskami podczas przełączania. Został ostatni selektor obrotowy i przyjdzie czas na przełączniki wciskane i isostaty i 4 potencjometry do zrobienia. Dobra, przełączniki, potencjometry zrobione, można urządzenie uruchomić, sprawdzić, jak działa.
szelestny. Tak więc składam resztę do kupy i przejdziemy za chwileczkę do ustawień. Wzmacniacz jest w trakcie ustawiania. Wykonamy sobie jeszcze pomiar pasma przenoszenia. Zobaczymy, jak prezentuje się pasmo. Producent deklaruje pasmo przenoszenia do 300 kHz. Pomiar troszeczkę będzie trwał, tak więc widzimy się za chwileczkę. Pomiar pasma jednego kanału zakończony. Charakterystyka równa jak stół, praktycznie od 20 Hz do 300 kHz. Ustawienia zakończone. Nie było większych problemów z osiągnięciem zadanych punktów pracy. Ogólnie ten egzemplarz Emerki jest to zdecydowanie może jeden z trzech najlepiej zadbanych egzemplarzy, jakie miałem przyjemność serwisować, także mogę właścicielowi tylko pogratulować. Nie pozostało nic innego jak poskręcać blachy i serwis można uznać za zakończony. Zostały wyczyszczone przełączniki, potencjometry, kondensatory pomierzone wyrywkowo. Jak wielokrotnie wspominałem, nigdy nie miałem jeszcze Sansui Alpha, który wymagałby wymiany kondensatorów. Został wymieniony przekaźnik wyjść głośnikowych na kompletnie nowy. Ustawione wszystkie punkty pracy. Nowa pasta pod tranzystorami. No i to w zasadzie wszystko. Państwu dziękuję za uwagę. Filmik może będzie troszkę zbyt krótki, ale obiecuję, że wkrótce pełnometrażowe filmy na kanał na pewno wrócą.